Siema, kolejny odcinek. Szpilersi zapowiadają płytę Boom Bangers. I dzisiaj sobie pogadamy o następnym numerze. Tak, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Nic nie zrobisz, musisz to obejrzeć. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Beat został zrobiony bardzo dawno temu. Jeszcze używałem Akai S1100. Wszystkie bity, wszystkie sample, które użyłem, wypuściłem sobie osobno. Zrobiłem bita, jakiś wstępny szkic na Akai S1100. Zapomniałem o nim podczas szukania bitów na tą płytę. Przypomniałem sobie o tym. Zrzuciłem jeszcze raz te sample na maszynkę i powstało to, co słyszycie. Oczywiście Romek, oczywiście Panda w tle, słychać ich. Oczywiście mix i mastering Markowego. Cała płyta została przez niego naprawdę dobrze zmiksowana i świetnie wyciągnie. Super. No. Wielkie dzięki, ziomek. Proszę. No a tekstowo, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Ty to lecisz, w sensie, temat rzeka. Taki temacik, to sobie po prostu, nie? Temat rzeka, możesz sobie pogadać na ten temat. Tak. Idziesz do biura, nic nie wskurasz, pomimo tego, że masz rację, nic nie wskurasz, no bo jest jak jest. Po co masz się denerwować, lepiej się uśmiechnąć. W ogóle jeszcze a propos instrumentali, chyba dobrze było powiedzieć, w sensie, że jak już powstała koncepcja na głowie, że to będzie Boom Bangers, to właśnie mieliśmy założenie, że jak Boom Bangers, to robimy boom bap. Już mieliśmy po poprzedniej płycie taką rozmowę, że wszystko fajnie, bo tam były takie grane sekcje, trochę bardziej muzycznie, ale że trzeba zrobić coś chyba takiego rdzennego. Boom bap. Proste rzeczy, nie jakieś bardzo skomplikowane, bujające głową. No i właśnie tutaj była sekcja już bitów wstępnie wybranych, no i potem szukaliśmy, nie? Tak. I po prostu co musiało to spełniać pewne kryteria, czyli musiało urywać głowę. Tak, to znaczy takie były założenia, czy to jest boom bap, czy nie boom bap. Kurde, zawsze jak ja robię bity, to zawsze jest jakiś tam smaczek, wydaje mi się, mój jakiś takie bardziej podpis. Bardziej podpis muzyczny. Staram się, żeby przynajmniej coś w tym było, żeby to nie był taki typowy lo-fi, jakiś beat. Tylko żeby jednak instrumentalnie działo się tam więcej niż w bombapie, gdzie jest jedna pętla albo dwie pętle. Na piętle. Więc myślę, że to wyszedł taki trochę szpilerski bombap właściwie. No takie było założenie, a wyszło co wyszło. Tak jest. Nie każdy to tak zdefiniuje. Miało być skocznie. Miało być skocznie, miało być pierdyknięcie mocne, stopa, werbel. Na przodzie. I tak. Tu jest. Wydaje mi się, że spełniliśmy te wymagania. No tak. Spełniliśmy normę spalania Euro 6. Spalamy wszystkie. No, także tak to wygląda u nas. Widzimy się jak zwykle jutro przy okazji kolejnych numerów. Yeah.